To boisko, jak pewnie większość tych starych, asfaltowych, ma swoją historię. Dla młodych ludzi, którzy walczyli o jego modernizację, jest to serce osiedla. Dla mieszkańców tych kilkunastu wieżowców jeszcze kilka lat temu, gdy komputer z dostępem do sieci nie był powszechny, tu toczyło się życie i wróci. Teraz będziemy przede wszystkim działać, żeby wszystkie te młode osoby, które mieszkają tutaj dookoła, wyciągnąć sprzed komputerów, sprzed tabletów, sprzed Facebooku, żeby nie grali tylko na Xboxie w piłę, tylko żeby przyszli tutaj i zagrali z nami, tak jak my graliśmy w latach 90. i w latach 80. Inicjatywa Drugie Życie Huby w tegorocznym budżecie obywatelskim zebrała 3145 głosów. Dzięki zaangażowaniu i walce od początku do końca inwestycja znalazła się w pierwszej trójce zadań dużych, które zrealizuje miasto. Jako jedyna grupa nagraliśmy filmy promujące to boisko. Jako pierwsi wystartowaliśmy z Facebookiem Drugie Życie Huby. Mamy 800 fanów, serdecznie zapraszamy. No i zaczęliśmy zbierać już od 2 stycznia podpisy. Pukaliśmy tutaj na tym osiedlu od drzwi do drzwi. Na razie zwycięskie inwestycje czekają na przygotowanie dokumentacji. Następnie miasto ogłosi przetargi na wykonanie tych zadań. Zwycięzcy trzymają kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Na remont tego boiska potrzeba 1,5 miliona złotych.